imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, nasza kochana Mamo, dziękujemy Ci za czas tych rekolekcji i chcemy odkrywać to, jak Ty jesteś przy nas, przy każdym z nas, każdego dnia. Chcemy rozważać tajemnice różańcowe i przytulać się do Twojego serca, przytulać się do różańca. Maryjo, ucz nas się modlić. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, ruszamy dalej. Ruszamy w nowe miejsce. I ciekawy jestem, kto odgadnie, co to za miejsce dzisiaj. Nie ma podpowiedzi. Nie ma podpowiedzi. Ciocia. Ejepomp? Ejepmop? To w Chinach. Gdzieś. To Pompeji, ciocio. Jak to ciocia, Lucja, odczytałaś? Ktoś ci podpowiedział chyba. Dzieci mi podpowiadały. Wiecie co, no nie no. Pompeje. Szybko dzisiaj była od tej zagadka. Strony zaczęłam. Dzisiaj jest szybko zagadka. No i słuchajcie, oczywiście Pompeje. To chyba nie Polska, prawda? Chyba nie. Chyba potrzebujemy tą dużą mapę. Bierzemy w takim razie dużą mapę. No i na tej dużej mapie, co jest trochę niespodzianką, bo mamy Loreto. We Włoszech. We Włoszech i mamy Pompeje. We Włoszech. Również we Włoszech. Czy my tak bardzo chcemy jechać do tych Włoch, czy tak bardzo lubimy makaron i pizzę? O, jakie to trudne tutaj tak blisko zaznaczyć, bo to jest... Włochy są takie śmieszne, bo to taki cienki kraj jest. Ja nie, że tam coś tak. Ten, bo ja bardzo lubię Włochy. Tylko taki... Niektórzy mówią, że w kształcie buta. No, cienkie, cienkie. No i słuchajcie... Pamiętacie, że mówiłem, że do Loreto 15 godzin samochodem? No to jeżeli to komuś za długo, a ma taką możliwość, to też sprawdziłem, że gdybyśmy chcieli do Pompejów się dostać szybciej, to możemy wsiąść w samolot. I powinny nam wystarczyć 4 godziny. Ciekawe skąd? No nie wiem, ja sprawdzałem z Poznania. Okay, z Warszawy pewnie będzie podobnie. I moi kochani, co mamy w Pompejach? W Pompejach znajduje się najważniejsze sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na świecie. I nie uwierzycie, kto jest honorowym proboszczem tego sanktuarium. Słuchajcie, każdy kolejno wybierany papież jest honorowym proboszczem sanktuarium w Pompejach. Jest tam przecudowny obraz Matki Bożej Różańcowej. Matka Boża trzyma Dzieciątko Jezus. Pan Jezus rączką trzyma różaniec od świętego Dominika, a Matka Boża trzyma różaniec świętej Katarzyny ze Sieny. Już w czasie budowania sanktuarium, słuchajcie, działy się w Pompejach cuda za sprawą Matki Bożej, za sprawą modlitwy przed tym obrazem. I też jeszcze bardzo chciałam wspomnieć o Bartolo Longo, który, słuchajcie, bardzo rozpropagował nowennę pompejańską zgodnie z prośbą Maryi, bo Maryja prosiła, żebyśmy w jednej intencji przez 27 dni odmawiali 3 części różańca prosząc, a przez kolejne 27 dni mamy odmawiać ten różaniec 3 części już dziękując. 27 ile plus dni? 27. Ile to dni? Ile to dni? 54. A gdybyście chcieli sobie jeszcze policzyć, no skoro ciocia powiedziała, że to są 3 części różańca, czyli na pewno wszystkie tajemnice radosne, wszystkie tajemnice bolesne i wszystkie tajemnice chwalebne. Gdyby ktoś miał siłę, to może jeszcze dołożyć oczywiście tajemnice światła. To sobie możecie policzyć. Pamiętacie z poprzednich odcinków, że na różańcu mamy tych koralików razem 59, to do tego sobie dodajcie jeszcze 55 i 55 i wtedy Wam wyjdzie ohoho, zadanie cała liczba, matematyczne cała kolejne? Liczba, pełna liczba litanii, nie litanii, tylko oczywiście nowenny pompejański. Długa, ale warta. Maryja prosiła, to jest różaniec, słuchajcie, nowenna pompejańska to jest różaniec, tak? Tylko odmawiany tak wytrwale, też z wiarą, bo zobaczcie, dziękujemy,
tak? W tej nowennie, tak? Za łaskę, o którą przed chwilą prosiliśmy, czyli wierzymy, że dostaniemy to od naszej mamy. Dlatego jest tak piękna i tyle się, słuchajcie, też dobrych rzeczy i cudów dzieje dzięki tej nowennie odmawianej z wiarą. Tak, bo to nie jest tak, że musimy tą nowennę, te trzy różańce, te trzy tajemnice wszystkie odmówić jedną po drugiej od rana. Oczywiście, na kolanach, że... albo w kościele, albo gdziekolwiek, jak mamy obowiązki. Niektórzy tak sobie dzielą, że zaczynają dzień od tajemnic radosnych, tak jak Maryja była w swoim domku, już o którym wspominaliśmy, i przyszedł do niej Archanioł Gabriel. I jedziemy przez tajemnice radosne naszą modlitwą i naszym towarzyszeniem Jezusowi i Maryi. Potem wracamy do obowiązków, czasem też przy obowiązkach, obierając ziemniaki, tak jak Maryja, przecież była też zaskoczona. Nie wiemy, czy to było w nocy, w czasie jej modlitwy, czy to było w czasie dnia, kiedy sprzątała i przyszedł Archanioł. I potem tak, możemy sobie te tajemnice dzielić w ciągu dnia, wieczorem, zakończyć chwalebnymi, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, kiedy Maryja została wzięta do nieba. I tak kończymy dzień z naszą nadzieją, z tym, dokąd my zmierzamy, w jakim kierunku my idziemy, do zbawienia, do nieba. I to jest chyba też fajne, zobaczcie, takie porządkowanie sobie tego dnia modlitwy, bo ja się muszę wam przyznać do czegoś, że ja, no ilekroć zmawiam nowennę pompejańską, podejmuję się tego wyzwania i trudu, to czasem mi się uda tak faktycznie, jak ciocia powiedziała, tak uporządkowany sposób tę modlitwę w ciągu dnia przeżyć. A czasem jest tak, że nowennę pompejańską zaczynam o godzinie 19 albo 20, a kończę o w pół do drugiej w nocy, już następnego w sumie doby, czy następnego dnia. Pewnie dobre i to, prawda? Bo to jest też jakiś wysiłek, ale chyba takie zaproszenie do tego, żebyśmy potraktowali modlitwę też na serio. Tak, i też mieli systematyczność w tym. Ale modlitwa też jest modlitwą naszego serca, czyli naszą radością. A wy co najbardziej lubicie? Bawić się, no jasne. Co jeszcze lubicie? W piłkę, no oczywiście. A co jeszcze? Śpiewać? Jak lubicie śpiewać, to możemy też, zdrowaś Maryjo, zaśpiewać, bo też jest przecież odmawiana dziesiątka różańca śpiewana. I dzisiaj was do tego zachęcamy, dzisiaj sobie pośpiewamy. A żeby pośpiewać, możemy i pograć. Lubimy grać? Na instrumentach oczywiście, nie w piłkę tam ciągle kopać, tylko co to za granie w ogóle. Zrobimy sobie dzisiaj marakas, bębenek, żeby zaśpiewać. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. I tak będziemy sobie przyśpiewywać i grać. Potrzebujemy do tego kubeczek, polecam taki twardy, gładki, tu zobaczcie. Do środka wsypujemy troszeczkę, co tam mamy, jakieś kuleczki, może te koraliki z cioci różańcy. O, mogą być. Mogą możemy pożyczyć trochę, tak? Możemy koralików trochę, jak nie to jakiś, może jakiś, na przykład jakaś kasza, albo ryż, albo tak, albo to właśnie groch, chciałam powiedzieć, bo mi się skojarzyło, jak w WF, to z tymi, wiecie, takimi woreczkami, co można różne ćwiczenia dzięki nim robić. Bierzemy balon. Mam nadzieję, że mi się teraz tak fajnie uda. Obcinamy raczej tą cienką część całą. I nakładamy. No, udało się cioci. Ktoś lubi sobie stukać, to może w trakcie modlitwy. Tylko nie w trakcie lekcji, żebyście nie przeszkadzali. Sobie. Chyba, że lekcji muzyki. O! No i zapraszamy was do modlitwy. Radosnej, radosnej, ale wytrwałej. I do jutra. Do jutra. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Po narodzinach Pana Jezusa, święty Józef razem z Matką Bożą poszli do świątyni, żeby ofiarować małego Jezusa Bogu Ojcu. Wtedy stary Symeon wziął go na ręce i bardzo się ucieszył i powiedział, że Pan Bóg jest blisko każdego człowieka i nikt nigdy nie będzie już teraz sam. Powiedział też, że Maryja będzie bardzo cierpiała. Możemy dzisiaj podziękować Panu Bogu za naszych rodziców, za to, że oni też przynieśli nas do Kościoła, żebyśmy zostali ochrzczeni. I możemy sobie dzisiaj uświadomić,
że jesteśmy nie tylko dziećmi naszych rodziców, ale także dziećmi Bożymi. A ile nasi rodzice się czasami przez nas wycierpieli, że ich nie słuchaliśmy? Pomyślmy o tym. Połóżmy teraz rękę na swoim sercu i powiedzmy: Panie Jezu, pomóż mi być dobrym, żebym nie zasmucał Ciebie i moich rodziców. Pomódlmy się dziesiątką różańca. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, Matki pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo,
Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Z wami. Przez niepokalane serce Maryi niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.